Jak dzień urodzenia mi się pokazuje na takich właśnie tych, to znaczy, że będę miał szczęście. 27 maja, nie? Dzień urodzenia Artura Głowackiego. I co, nie będę miał szczęścia? Na pewno dzisiaj jakieś auto kupię. Mówisz? Oczywiście. No przecież nie masz pieniędzy. Mam, na tym koncie nie mam, ale na dwóch innych mam. Przecież mówiłem ci, Polo. Pewnie jest do sprzedania. Ja mam w koncie. Zaraz sprzedam trochę złota i kupię, no, jejku. Zapytam się mojego znajomego, ile chce za to auto, ok? Tylko założę maskę, bo tutaj nie wolno, widzisz, wchodzić i oni są pod kamerami, boją się. Artur. Boją się strasznie. Tak? A to są Niemcy, czy też się? To są Rosjanie, ale oni też się boją. To są Rosjanie, ty tak? Tak. Gawarin paruski. Ale czemu się boją? Bo to jest zarządzenie państwowe niemieckie i oni mogą być sfilmowani przez jakiegoś podpierdalacza niemieckiego i dostaną karę. To ja muszę założyć maskę, ale oni są i tak bez maski w środku, wiesz. Tylko ja muszę, wchodzę, to ja muszę mieć, nie? To jest głupota, idiotyzm, że tylko to politycy mogą wymyśleć, nie? No. Artur, streszczaj się. Tak jest. Dobrze? A ty tyle nie pal. Palenie jest też szkodliwe i tutliwe, czyli zabójcze jak korona. Nie tak jak korona. O, zamknięte. O, to nie kupię tego auta, widocznie tak miało być. Widocznie tak. No tak, no to trudno. To co, jedziemy karmić kaczki w takim razie.